witam Państwa. Ja bym chciał dzisiaj opowiedzieć tak trochę na przykładach z życia wziętych, bo takich przykładów nagromadziło się przez kilka lat mojej działalności ostatnio. Dlaczego tak ważne są te czynności podejmowane przed na przykład zakupem działki pod inwestycję budowlaną? Dlaczego one mają takie znaczenie? Jednym z powodów jest to, że proste działki, puste, o czytelnych, jasnych warunkach zabudowy zaczynają się kończyć powolutku. W Warszawie coraz trudniej jest o łatwą działkę, która jest powiedzmy pusta, łatwo ją zabudować i nie ma z tym żadnego problemu. I jest to jedna z rzeczy, którą zajmuję się na co dzień. Opowiem o obowiązujących przepisach i jak one wpływają na nasze możliwości działania, jeżeli chodzi na przykład o projektowanie i o analizę due diligence dla działek. Przepisy, tak jak tutaj też moi poprzednicy wspominali, którymi musimy się kierować na co dzień, często gęsto są niedoprecyzowane lub pozostawiają za dużo miejsca na interpretację dla urzędnika. Urzędnicy, wiadomo, no tak samo jak my, są tylko ludźmi, popełniają błędy, mają różne przyzwyczajenia i czasami nie pokrywają się ich cele z celami inwestorów. Właściwie rzadko kiedy. Ale chciałem na jednym przykładzie pokazać, jak można pewne sprawy rozpracować, poświęcając im trochę czasu i zaangażowania. Opowiem o projekcie parkingu dla szpitala w Konstancinie. Tutaj była problem polegał na tym, że na terenie szpitala nie było wyznaczonego parkingu dla pracowników. Pracownicy parkowali na dziko, na terenach zielonych, nieutwardzonych. No, w uzdrowisku takie rzeczy nie powinny być miejscem. Parking dla odwiedzających był poza terenem szpitala. No i problem polegał na tym, że plan miejscowy nie precyzował szczegółowo wymagań dotyczących ilości miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, tylko powoływał się na ustawę uzdrowiskową. Ustawa uzdrowiskowa dla terenu inwestycji przewidywała bodajże 30 miejsc parkingowych, co w oczywisty sposób nie zaspokajało potrzeb inwestora, gdzie ustaliliśmy, że 80 stanowisk byłoby tak no wystarczające dla pracowników. No i w sytuacjach takich no, problemowych, ja mam osobiście zwyczaj taki, że sobie wracam do tematu, czytam jeszcze raz ustawodawstwo, czytam wymagania, plany miejscowe, warunki techniczne i za którymś tam porankiem, jak wracałem do tego tematu, wychwyciłem właśnie tą różnicę, że ustawa uzdrowiskowa określała ilość miejsc postojowych, a w warunkach technicznych pojawiają się zarówno miejsca postojowe, jak i stanowiska postojowe. Nie ma definicji wprost nigdzie przywołanej w warunkach technicznych, natomiast czyta się to w taki sposób, że miejsca postojowe składają się ze stanowisk postojowych. No, ale jest to palcem na wodzie pisane, tak jak mówię, nie było żadnej podstawy prawnej, na której moglibyśmy się oprzeć. Zapytaliśmy starostwa, co starostwo sądzi na ten temat, przywołując zapisy tej ustawy uzdrowiskowej. 30 miejsc, ale nie precyzuje ustawa, z ilu maksymalnie stanowisk może się składać każde z nich. No, oczekiwaliśmy od starostwa pomocy, no w końcu szpital w Konstancinie, podstawowa działalność uzdrowiskowa gminy. Starostwo stanęło na wysokości zadania, jak zwykle starostwo powiatowe w Piasecznie, i odpisało, że starosta nie ma umocowania prawnego do interpretacji zapisów miejscowego planu, a tym bardziej interpretacji ustawy uzdrowiskowej. Czyli zróbcie projekt, inwestor niech poniesie koszty, załatwcie mapę do celów projektowych, a my wam powiemy, czy wolno wam coś takiego wybudować, czy nie. Ale w gruncie rzeczy to była dla nas dobra informacja, bo nie było tutaj nigdzie napisane, że miejsce równa się stanowisko. Finalnie zaprojektowaliśmy 13 miejsc postojowych o łącznej ilości stanowisk 80 sztuk, co spełniało oczekiwania inwestora. Otrzymaliśmy decyzję o pozwoleniu na budowę. Projekt jest w trakcie realizacji, jak na razie. Więc mówię o tym po to, żeby pokazać, że te no, przepisy nie mogą, nie mają prawa być napisane w sposób jednoznaczny i sztywny. I zresztą jeżeli chodzi o interpretację pewnych zapisów i definicji, to do tego też zaraz dojdę. Analiza chłonności działki. Bardzo polecam poświęcanie czasu na porządne due diligence przed na przykład zakupem
zakupem działki. Inwestorzy chcą no, często, gęsto, bardzo raptowni, chcą jak najszybciej działać, a nie analizować, kupować działki, finalizować, brać kredyty i zaczynać budowę. Mamy jesień, więc to jest taki dobry czas. Panie Bartku, to co, na wiosnę budujemy? No dobra, powolutku. Analiza chłonności działki. Zarówno plany miejscowe, jak i warunki zabudowy określają nam kilka ważnych parametrów dla tej nowej zabudowy, które musimy sprawdzić, które musimy obliczyć, żeby sprawdzić, jaka jest chłonność działki, ile tych magicznych, wytęsknionych metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, na przykład mieszkań, inwestor będzie w stanie w budynku projektowanym na tej działce uzyskać i w konsekwencji sprzedać, bo po to to robi. Jednym z takich parametrów jest wskaźnik intensywności zabudowy, o którym mówił tutaj mój poprzednik. Jest to w skrócie, no, można powiedzieć, to jest powierzchnia, stosunek powierzchni całkowitej budynku do powierzchni działki. Czyli w skrócie na działce o powierzchni 3000 metrów możemy postawić budynek o powierzchni całkowitej nie więcej niż 3000, jeżeli ten wskaźnik intensywności zabudowy jest określony na 1. Powierzchnia całkowita oczywiście to nie jest powierzchnia użytkowa mieszkań, więc jest to tylko jeden z parametrów, który obliczamy. A tą finalną ilość metrów, która stanowi o chłonności działki, nam zdeterminuje najsłabszy parametr, bo musimy spełnić wszystkie jednocześnie. Dalej wysokość w metrach. Tutaj nie ma myślę, żadnych wątpliwości. Konkretna ilość metrów to jest maksymalna wysokość budynku, jaką możemy postawić. Natomiast wysokość określona ilością kondygnacji już nie jest tak oczywista, dlatego że zdarzają się plany, w których jest opisana wysokość w kondygnacjach jako podziemna, jako nadziemna, a zdarzają się takie, w których nie jest. Na przykład ostatnio miałem taką sytuację, analizowaliśmy działkę, gdzie była podana wysokość budynku bodajże 14 metrów, lecz nie więcej niż 3 kondygnacje. Inwestor się ucieszył, no bo 3 kondygnacje nadziemne, pełne mieszkań, można zrobić, do tego walniemy pod całym budynkiem garaż i będzie elegancko. No, ale ponieważ nie pojawiło się te magiczne słowa nadziemnej czy podziemnej, 3 kondygnacje to 3 kondygnacje, koniec, kropka. Jak straciliśmy jedną kondygnację na garaż, no to już ta chłonność działki nie wyszła taka, jak inwestor by sobie życzył. Ilość stanowisk, miejsc postojowych, ważne, już znamy różnicę, wiemy na czym polega. Tak samo, no potrzebujemy miejsca, fizycznie potrzebujemy metrów kwadratowych na te stanowiska postojowe, na przykład w sytuacji, kiedy nie możemy wkopać się w ziemię i zrobić garażu podziemnego. Temat, czy stanowiska postojowe będą na powierzchni biologicznie czynnej, czy utwardzonej, to jest nowy temat rzeka, ale może wrócę do tego w dalszej części prezentacji. Parametry takie jak powierzchnia zabudowy i powierzchnia biologicznie czynna, które również bierzemy pod uwagę, omówię za chwilę dokładniej. Powierzchnia zabudowy. Przedmiot sporu architektów z geodetami. W zasadzie, no, zacznijmy może od tego, na czym mamy się opierać, która norma obowiązuje. Norma z 1997 roku w zasadzie już nie obowiązuje, powinniśmy korzystać z normy, która ją zastąpiła z 2015 roku, jednakże ciągle ta stara norma z 1997 jest przywołana w rozporządzeniu, więc budzi to znowu tutaj miejsca do różnych interpretacji, no i nie działa na korzyść inwestorów, którym, jak już powiedziałem, czasami bardzo się spieszy. Definicja powierzchni zabudowy. To będą dwa punkty, jeden koło drugiego. Są w normie opisane jeden za drugim. Powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym. No to wydawałoby się sprawa oczywista. Podchodzimy do budynku, patrzymy, jak został wykończony, jakoś tam cokół jest obrobiony. No i on zajmuje jakąś tam powierzchnię na działce. Przyjeżdża geodeta, dokonuje obmiaru budynku i wpisuje go jako powierzchnię zabudowy. Wykończenia typu opaski, chodniki i tak dalej można traktować już nie jako wykończenia budynku, tylko jako elementy zagospodarowania terenu wokół budynku. No a co w takiej sytuacji? Jeżeli przyjedzie geodeta, zrobi obmiar w miejscu styku budynku z gruntem, czyli tak jak w poprzednim przykładzie, a my czytamy następny punkt. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. No to w sytuacji, kiedy wyższe kondygnacje są nadwieszone nad niższymi, no będziemy mieli kolosalne różnice w tych dwóch pomiarach. No przyznam się, że
ta definicja jest nam, architektom, bliższa. Natomiast no, byśmy się pewnie kłócili z geodetami, w jaki sposób dokonać takiego pomiaru. Tutaj na tym przykładzie to widać. Geodeta zrobi albo obmiar po obrysie budynku w miejscu, gdzie przylega on do gruntu, ewentualnie jeżeli natknie się na jakiś filar, to dokona obmiaru powierzchni podpartej na wyższych kondygnacjach. Natomiast architekt najprawdopodobniej zrzutuje po prostu ten budynek na działkę. To jest jeszcze tak, że tutaj pojawią się jakieś przejścia, pojawią się chodniki, utwardzenia, dojścia, dojazdy, które w zestawieniu powierzchni wskazujemy jako, często jako osobny punkt. Natomiast zestawienie powierzchni nam się musi na koniec zgodzić. Nie możemy jakiejś powierzchni wokół budynku policzyć dwa razy, jako powierzchnię zabudowy i jako powierzchnię na przykład dojść i dojazdów. Dlatego, że później po zsumowaniu wyjdzie nam powierzchnia większa niż powierzchnia działki. A nie jest to korzystna sytuacja. Czego nie wliczamy do powierzchni zabudowy? Nie wliczamy elementów budynku, których części nie wystają ponad teren. Czyli na przykład garaże podziemne, które możemy zabudowywać no, praktycznie od granicy do granicy. Jeżeli nie są wyniesione ponad poziom gruntu, to nie wliczamy ich do powierzchni zabudowy. Elementów drugorzędnych, jak występy dachowe, schody zewnętrzne, rampy, oświetlenie. No, tutaj w sytuacji, nie wiem, czy dobrze widać to zdjęcie, na tym lewym zdjęciu mamy podcień, taką bramę przejazdową pod budynkiem. No i powierzchnię tego nadwieszenia oczywiście wliczymy do powierzchni zabudowy, ale na przykład takie przeszklenie na filarach, wolno stojące, ponad którym już nic nie ma, potraktujemy jako element drugorzędny i tego do powierzchni zabudowy nie doliczymy. Natomiast w tym miejscu, gdzie w podcieniu na przykład przebiega jakieś utwardzenie, no musimy to rozsądnie policzyć. Tutaj też będzie różnica pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym, gdzie na przykład dla wykonawcy będziemy zliczali wszystkie powierzchnie utwardzeń w celach na przykład zrobienia zamówień na materiały wykończeniowe. Jest to również bardzo, bardzo ważny punkt. No, tak jak mówiłem, powierzchnie biologicznie czynna, powierzchnia zabudowy, powierzchnia dojść i dojazdów muszą nam wszystkie razem na koniec zsumować się w powierzchnię terenu inwestycji. Tutaj widać, jak dalece może wykraczać kondygnacja podziemna, która nie jest wyniesiona ponad poziom gruntu, poza obrys budynku. Różnica tutaj jest taka, że jeżeli ten stropodach garażu zostanie urządzony jako stropodach zielony, biologicznie czynny, to wtedy tą powierzchnię biologicznie czynną wliczamy do bilansu w 50%. Nie ma znaczenia, czy to jest na równo z ziemią, czy to jest na ostatniej kondygnacji, czy to będzie jakiś taras. Nie wliczamy jeszcze altan, szklarni, szop, ale też tylko takich, które są wydzielone, czyli takich, które mają osobne wejście i osobne własne ściany, niezależne od budynku. Tak jak tutaj na przykład mamy ogród zimowy, który no nie ma jednej ściany. Jedną z jego ścian jest ściana budynku, do którego ten ogród zimowy przylega. I pan Adrian, myślę, jakby przyjechał zrobić obmiar, to by objechał dookoła razem z ogrodem zimowym i to byłaby jego powierzchnia zabudowy. Ja w projekcie bym już nie uznał tego jako powierzchnię zabudowy. Może pewnym rozwiązaniem byłoby określenie powierzchni zabudowy jako głównej i pomocniczej. No, temat do rozpatrzenia dla ustawodawców. Nie wliczamy jeszcze schodów, nawisów dachu, świetlików i studzienek. Nawis dachu. Czym jest nawis dachu? Czy chodzi o okap ustawodawcy? No chyba tak. No. Nie wliczamy tego do powierzchni zabudowy, no bo znowu, powierzchnia pod okapem, no spokojnie można nie rosnąć trawa, może tam być chodnik, może być dojście do budynku, może być dojazd, może być stanowisko postojowe. Nie możemy policzyć tej powierzchni dwa razy, bo nam się znowu nie zgodzi finalnie w bilansie. Powierzchnia biologicznie czynna. Temat wydawałoby się najprostszy. No, po zaprojektowaniu obrysu budynku, biorąc pod uwagę współczynnik intensywności zabudowy, po zrobieniu do tego budynku dojść, dojazdów, stanowisk postojowych, miejsca na gromadzenie odpadów utwardzonego, zostaje nam powierzchnia biologicznie czynna. Nic prostszego. To, co nam zostało, sprawdzamy, czy spełniamy wymagania warunków zabudowy albo planu miejscowego. No i tu się okazuje przeważnie, że nie spełniamy. Dlatego, że no, inwestor wiadomo, by chciał rozepchać projekt jak najbardziej, no ale
nie da się zrobić wszystkiego. Tak jak mówiłem, najsłabszy parametr definiuje nam tak naprawdę chłonność działki. I teraz powierzchnię biologicznie czynną liczymy, tak jak mówiłem, na gruncie rodzimym w 100%, na konstrukcji jakieś 50%. Też nie wszystkie plany miejscowe robią to rozdzielenie, rozgraniczenie. Różnie też ta powierzchnia biologiczna jest nazywana. Pierwotna, na gruncie rodzimym, nie ma tutaj też żadnej takiej jednoznaczności. Natomiast wydaje mi się, że kwestią czasu tylko jest, gdzie do powierzchni biologicznie czynnej przestaniemy wliczać tylko tereny płaskie, a zaczniemy wliczać również na przykład ściany zielone. Na razie jest to niemożliwe, dlatego że według definicji z warunków technicznych teren biologicznie czynny jest to teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację. No, można by urządzić tą naturalną wegetację na ścianie, mamy do tego już technologię, wielokrotnie w biurach, nawet w Warszawie powstał na Mokotowie taki budynek, który już ma też elewację wykonaną w taki sposób, ona jest pokryta roślinnością, natomiast nie było możliwości, żeby powierzchnię tej, tą powierzchnię biologicznie czynną wpisać do bilansu działki niestety, dlatego że mamy taką definicję, teren nie jest, teren musi być płaski, teren nie jest, no to nie jest ściana. A mogłoby to tak wyglądać. Oczywiście takie projekty mają prawo powstawać, natomiast no tej powierzchni nie wliczymy do bilansu. Tak to wygląda. Jak zwiększyć wartość budynku na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy? No, wartość budynku w tym przypadku jest to ilość metrów kwadratowych, jakie uda nam się w tym budynku zaprojektować i wybudować, a następnie sprzedać. Co możemy zrobić, żeby zwiększyć jego wartość już od razu na samym początku? Te wszystkie wskaźniki, parametry, o których mówiłem wcześniej, w przypadku, gdy nie ma planu miejscowego, organ wydający warunki zabudowy określi nam w drodze decyzji. Co możemy zrobić, żeby ta decyzja była dla nas jak najbardziej korzystna? A na przykład przyjrzeć się temu, jak pracuje taki urzędnik, który nam tą decyzję będzie wydawał. Co weźmie pod uwagę, jak będzie robił analizę urbanistyczną obszaru, na którym chcemy się budować? I z jakich narzędzi będzie korzystał i dlaczego nieaktualnych? Zaraz do tego dojdziemy. Przygotowując analizę urbanistyczną, urzędnik jest zobowiązany, ustawa o planowaniu go do tego zobowiązuje, przyjąć trzykrotną szerokość frontu działki, lecz nie mniej niż 50 metrów w każdą stronę i w ten sposób tworzy obszar na około przedmiotowej inwestycji, który podlega analizie. I tam sprawdzamy wysokość budynków, ilość powierzchni biologicznie czynnej, ilość utwardzeń i tak dalej. I teraz zależy, jakie mamy oczekiwania wobec tych terenów, które nam w ten zakres wejdą, bo ten zakres, obrys naszej działki można też wykonać w różny sposób. Narożniki mogą być zaokrąglone bądź nie i wtedy działki, które częściowo nam wejdą w ten zakres, mogą być brane pod uwagę albo nie. Zależy od tego, czy chcemy je wciągnąć w zakres analizy urbanistycznej, czy nie. Spotkałem się z taką sytuacją, że inwestor miał bardzo fajną działkę, pięknie zorientowana północ-południe, podłużna działka z dojazdem z dwóch ulic, od północy i od wschodu. I była taka sytuacja, że on zaczął tą działkę zabudowywać od południa, postawił tam trzy fajne bliźniaki, po czym odciął tą działkę, oddzielił ją, zrobił dojazd od wschodu i bardzo dobrze się inwestycja sprzedała. Został mu fajny kawałek działki od północy, jednak po podziale musiał wystąpić o nowe warunki zabudowy dla tej działki, miał już nowy numer i no już nie było tak wesoło, bo do analizy weszły działki, które mają wjazd z tej samej drogi, co ta działka, która została po odcięciu. I okazało się, że po przeciwnej stronie ulicy jest olbrzymia nieruchomość, kilka tysięcy metrów kwadratowych, na której stoi jedna willa z prostym dojazdem do niej. Więc intensywność zabudowy była tam znikoma. Powierzchnia biologicznie czynna była olbrzymia. No i w momencie, kiedy tak duża nieruchomość została wciągnięta w zakres analizy, no okazało się, że niestety, ale tam na tej działce to możemy postawić może tą ciężarówkę z gastronomią, o której mówił pan doktor.
No i działka na razie stoi niezabudowana i inwestor nie ma na nią pomysłu, co dalej z tym zrobić. Przykład z naszej rzeczywistości warszawskiej, Ursus. Ponad prawie 100% budynków, które znalazły się w obrębie analizy urbanistycznej, sprawdzonych, pomierzonych przez pana Adriana i jego kolegów, okazało się w rzeczywistości wyższych niż na mapach, którymi dysponowały Wydziały Architektury. Te mapy, jakimi dysponują Wydziały Architektury, też często pozostawiają wiele do życzenia. Nie są to jeszcze opracowania cyfrowe. Często gęsto to są stare kserokopie map ewidencyjnych z naniesionymi ręcznie wysokościami budynków. I no, od dawien dawna nieaktualizowane. I teraz zobaczcie Państwo, jeden budynek był o 2 metry wyższy niż wysokość, która została przyjęta do analizy. To w skali budynku wielorodzinnego może się okazać, że to naprawdę będzie istotna dla inwestora różnica. Z czego wynikają takie rozbieżności? Budynki przez dziesięciolecia były budowane i nadbudowywane, rozbudowywane, czy to z pozwoleniami na budowę, czy bez nich. Nawet jeżeli było pozwolenie na budowę, często zdarzało się, zresztą znamy takie sytuacje, że no, stwierdziliśmy ze szwagrem, że podniesiemy budynek o 2 pustaki, bo tak będzie fajniejsze poddasze. No i jakoś nadzory takie budynki przechodziły i stoją do dzisiaj i stąd mogą wynikać też między innymi te różnice w wysokościach. Jak właśnie wyglądały te nadzory, odbiory? Nie chcę wchodzić w ten temat. Tak samo to oznaczenie wysokości na mapach, które są w zasobach Wydziałów Architektury, jest często poprzedzona taką tyldą, że ta wysokość jest około. Jak zostanie zaokrąglona w procesie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, trudno wyczuć. Może być różnie. Dlatego tak istotne jest, żeby pilnować tej pracy urzędnika, tego co dostajemy w decyzji o warunkach zabudowy. To nie jest dokument ostateczny. Zamawiając rzetelne pomiary geodezyjne, możemy nawet 1-2 metry wyższy budynek dostać w decyzji o warunkach zabudowy. Może się okazać, że właśnie to będą te brakujące metry do kolejnej pełnej kondygnacji. Jak mamy 1000 metrów kwadratowych na kondygnacji powierzchni całkowitej, to dodatkowa taka kondygnacja już robi niebagatelną różnicę, jeżeli chodzi o wartość inwestycji i ochłonność takiej działki. Zdarzały nam się takie sytuacje też, że w momencie, kiedy inwestor naszą koncepcję przygotowywaną do warunków zabudowy poddał pod ocenę innej pracowni architektonicznej, to architekci to uwielbiają, krytykować kolegów i sprawdzać, jak można by to zrobić lepiej. I właśnie ta opinia, nie mam jej tutaj w prezentacji, ale ona była świetnym przykładem na to, jaką krzywdę można zrobić inwestorowi, nie traktując tych wszystkich wskaźników razem, tak holistycznie. Każdy z naszych parametrów, który nam wyszedł, był obalany przez ten żałosny pamflet krytykujący naszą koncepcję w odniesieniu do zapisów decyzji o warunkach zabudowy, ale w odniesieniu do każdego z tych zapisów oddzielnie, a nie całościowo. No, skończyło się na tym, że inwestycja w końcu nie powstała. Jeszcze co warto sprawdzić podczas procesu uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy w tym zakresie, który podlega analizie urbanistycznej, o którym mówiłem. Pole powierzchni zabudowy wszystkich budynków. Tak jak wspominałem, rozbudowy, ganki, zabudowy, jakiś werand, dobudówki, wszystko to ma znaczenie dla nas teraz jako inwestorów, którzy staramy się o jak najwyższy wskaźnik intensywności zabudowy dla naszej działki. Warto jest to wszystko zmierzyć, sprawdzić. Szerokość elewacji frontowych. Tak samo, może się zdarzyć, że przez zabudowę jakiegoś ganku, czy tarasu, tudzież oranżerii, ogrodu zimowego, czego Państwo chcecie, może się okazać, że nam średnia szerokość elewacji frontowej wyjdzie większa. Dla nas to jak najbardziej korzystne. Położenie budynków na mapach, zmiana linii zabudowy, tak samo. Pole powierzchni biologicznie czynnej. Często jest tak, że projektujemy budynek, skupiamy się na projekcie budynku,
a projekt zagospodarowania terenu traktujemy trochę po macoszemu. Robimy najprostszy dojazd, wąskie chodniki, jakiś minimalny taras, tylko żeby był, żeby się zmieścić w powierzchni biologicznie czynnej, tak żeby klient był zadowolony, budynek żeby był jak największy. Są takie praktyki. Później po zakończeniu budowy, po odbiorach, chodniki są poszerzane, dostawiamy sobie, klient sobie dostawia dodatkowe utwardzenia dla samochodów osobowych albo rozbudowuje taras. I znowu, im większa, im mniejsza powierzchnia biologicznie czynna na analizowanych terenach, tym dla nas lepiej, dla inwestora lepiej. Geometria dachów jest kolejnym elementem. Często pojawiają się takie zapisy determinujące nam na przykład kąt nachylenia dachu, czy zakaz stosowania dachów płaskich. Czasami to jest uzasadnione, czasami nie, natomiast jest to kolejny element, który warto sprawdzić. Oraz warto jest zrobić analizę zacieniania i nasłonecznienia. Jest to warunki techniczne wymagają tego od projektantów. Określenia, zapewnienia, że projektowana inwestycja będzie właściwie nasłoneczniona i że nie będzie zacieniała sąsiednich nieruchomości. Natomiast ustawodawca nie podaje, w jaki sposób takie obliczenia należy przeprowadzać. Najbardziej popularnym wśród projektantów sposobem jest linijka słońca. To jest takie opracowanie, które powstało w latach 50. Legenda mówi, że spisane po wojnie przez autora z pamięci, gdyż oryginały książki gdzieś tam zaginęły w czasie wojny. No i od lat 50. stosowane. Tą książkę można kupić jeszcze na Allegro za jakieś miliony monet, ale ona przeważnie gdzieś w antykwariatach nie zawiera najważniejszego elementu, czyli wydrukowanej na kalce linijki słońca. Ta linijka słońca musi być w odpowiedniej skali, żeby ją można było zastosować. No i trzeba umieć wiedzieć, jak to zrobić. Nie jest łatwo też korzystać z innych udogodnień, jeżeli chodzi teraz o obliczanie nasłonecznienia i zacieniania. Mamy do tego różne narzędzia w postaci chociażby oprogramowania do projektowania 3D. Tu jest przykład, z prawej strony to jest przykład z Revita, w którym również można wykonać taką analizę, natomiast nie jestem przekonany co do jej dokładności. Po lewej stronie jest przykład, na którym sam pracowałem, jest to analiza zacieniania wykonana w AutoCADzie przy pomocy takiej nakładki branżowej. Tych nakładek też jest wiele i każdy twierdzi, że jego jest najlepsza, ale są to takie tak skomplikowane sprawy, tak niuanse różnią te opracowania. No, linijka słońca już niektórzy twierdzą, astronomowie, że jest nieaktualna, że przez te 70 lat na tyle nam się pozmieniał układ naszej planety i tor obiegu słońca, że już nie należy tak ufać tej linijce. Wszystko tutaj się opiera o oświadczenie projektanta, który do projektu dodaje swoje oświadczenie i twierdzi, że inwestycja jest dobrze naświetlona i że nikogo nie zacienia. Którego sposobu ten projektant użyje, to już jego decyzja, jego odpowiedzialność tak naprawdę. Kolejnym punktem są granice nieruchomości. Jaka jest różnica między granicą działki ewidencyjnej a granicą nieruchomości? Mamy tutaj takie dwie bardzo trudne definicje z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Granica działki ewidencyjnej jest to część obwodu działki ewidencyjnej wspólna dla dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych lub pokrywająca się z granicą państwa. Ma to sens, brzmi logicznie. Granica nieruchomości natomiast jest to linia lub odcinek rozdzielający części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności. Żeby uprościć te definicje, możemy powiedzieć, że granica nieruchomości zawsze jest granicą działki ewidencyjnej, ale nie można tego stwierdzenia odwrócić, dlatego że nieruchomość może się składać z wielu działek ewidencyjnych. Dlatego ja osobiście lubię się posługiwać projektowaniu określeniem teren inwestycji. Od razu na początku, nawet na stronie tytułowej, określając, z jakich konkretnie numerów działek składa się ten teren inwestycji.
i to pozwala nam przebrnąć do końca przez cały proces projektowania. To wszystko, co dla Państwa na dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję. Rozbieżność powierzchni zabudowy. Państwo się dziwicie, kto lepiej robi? I geodeta, i architekt, bo geodeta jest zobowiązany w ewidencjach gruntów i budynków rozporządzenia działać, ma swoje ustawy, swoje rozporządzenia, instrukcja techniczna G5, a architekt ma swoje. To rząd polski nam zrobił, że jedni branżyści liczą tak powierzchnię zabudowy wysokości, a drudzy tak. Z tego rysunku wynikało wprost, że geodeta da zawsze powierzchnię mniejszą albo równą. A co by było, gdyby te ustawy, rozporządzenia były na odwrót zrobione? Inwestor nieświadomy wybudował budynek i co? Za duży rozbiórka. A to nam rząd polski przygotował coś takiego. Przez wiele, wiele lat każdy idzie swoim torem. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, którą sobie tutaj notowałem, wysokości. Dlaczego te wysokości się tak różnią? Tych budynków ja sporo przemierzyłem. Jeden nawet inwestor ściągał piętro. Kuli piętro. Skąd to jest? Skąd to wynika? Nigdy od po wojny nie było obowiązku ujawniania w ewidencji gruntów i budynków wysokości. I dalej nie ma. Niby się przygotowujemy pod kataster 3D, bierzemy z Holandii najlepsze wzorce, tak? No przecież dworze centralne mają problem własności 3D, tak? A my dalej nie wprowadzamy podstawowego parametru. Nie zapisujemy, niżej, lepiej, tak? Nie zapisujemy wysokości budynków. Teraz inspektorzy, widzę co robią na budowach, wyciąga telefon, funkcja mierzy wysokość. Zawołany, że jego DT potwierdzi się, pomylił się 30 cm. Tak? Ale dalej nigdzie to nie jest wpisywane. I teraz tak, jeżeli urzędnik Wydziału Architektury miał odbiór budynku i budynek miał 27 metrów, czy tam 17, nieważne, za kilka lat jest rozbudowa budynku legalna na pozwolenie, urzędnik nie aktualizuje mapy, długopisem rysowane, widzę tego wiele, tylko nie aktualizuje wysokości nowej tego budynku. Mija kolejne kilka lat, takich nadbudów było wiele, przychodzi kolejny inwestor, a oni biorą średnie, czy minimalne, czy jakieś tam wyliczenia z parametrów tych niższych. Sprzed 50 lat. Sprzed iluś tam lat. I kolejna rzecz, zaraz najpierw oddam mikrofon, bo z tego co ja wiem, to urzędnicy w Wydziale Architektury nie mają sztywnych wytycznych, czy mają wziąć minimalną wysokość z obszaru opinii urbanistycznej, maksymalną, średnią, wysokość sąsiednią, czy dominanty z ulicy Narożnej. Tak, zgadza się. To czasami są określone wartości minimalne, czyli, czasami tylko maksymalne. Czyli mamy tu olbrzymią dowolność. Więc na początku z urzędnikiem na pewno trzeba z uśmiechem na twarzy. Dopiero po roku, dwóch negocjacjach możemy wejść na drogę odwołania do wojewody, drogę sądową. Sam przechodziłem osobiście. Granice. Ileż miałem inwestycji, że inwestor kupił działkę, chce się budować, bo działka miała 22 metry szerokości, długości 200-300 metrów, 100 metrów, białęka. I z tych 22 metrów robi się 16 metrów szerokości. I inwestorzy mali sobie bankructwo takie życiowe. Kilkunastu, co najmniej miałem takich. Bo przed zakupem działki należy okazać granicę. To, że na mapie jest granica, to tak sobie do śmieci można wyrzucić. Do śmieci. Trzeba kupić geodeta, za pośrednictwem geodety, współrzędne punktów granicznych i każdy punkt graniczny, każdy w Polsce ma określoną dokładność od 1 do 7. Od 1 do 7. 1 to jest punkt nieruszalny, że powstał w wyniku podziału nieruchomości, w wyniku scalenia, w wyniku jakichś postępowań sądowych, administracyjnych, z dokładnością jest do 10 cm. A siódemka, to jest, że zdjęcia lotnicze satelitarne plus minus kilka metrów pływa. Plus minus kilka metrów. I wystarczy wydać parę stóp w urzędzie i spytać się, co znaczą te numerki 1, 2, 3, 3 przy danej współrzędnej, żeby pokazać, że nagle działka może zmienić na fragmencie granicę 4 metry w jedną stronę, 2 metry w drugą. Bardzo dużo tak mamy. Bardzo dużo. To, że na mapach jest jakaś kreska, to do śmieci.
Mapy są poglądowe tak naprawdę. Liczy się wykaz służebnych i pochodzenie punktu granicznego, że jest ustalony na podstawie właśnie dokumentów pierwotnych, czy w ogóle nie ma tego ustalenia, nie ma w ogóle jakichkolwiek materiałów. No wtedy trzeba za godetę sąsiadów na grunt i się dogadać. Jak się nie dogadacie, no to do sądu. I sąd ustala wtedy granice. Ale to, że granica działki się zmieni o kilka metrów, dla mnie nic specjalnego. I jeszcze jedna rzecz, zacienienie i te fajne programy, rewity i tym podobne. Super. Tylko musimy mieć wspólny mianownik. Bo jeżeli nasza inwestycja, tu jest nasz grunt, tu jest nasz budynek, tak? A tu jest drugi budynek. Tu coś tam zacienia, tak? A w tym sąsiednim budynku, skąd wiemy, na jakiej wysokości jest okno? Przecież my nie zacieniamy. Nas interesuje tu pierwszego okna najniższej kondygnacji. A nie ma dalej w Polsce 3D katastru, ewidencji, więc mądry inwestor, świadomy inwestor powinien zlecić pomiar tej ściany, żeby uchwycić najniższe elementy okien i nagle się okaże, że tu musi być, może być wyżej, musi być niżej. Nie ma w mapach, więc takie elementy, to jest budynek projektowany, znamy jego wysokość, znamy jego rzędną terenu, tak, rzędną, ale musimy to porównać do tych budynków obok, żeby to wysokościowo złapać i wtedy rzeczywiście dopiero wychwycić, czy to będzie zasłaniane, czy nie będzie zasłaniane. Tylko problem jest taki, teraz w jednej inwestycji budynek został zaprojektowany, pozwolenie na budowę poszło, tylko w międzyczasie tutaj się budynek podniósł o jakiś tam metr, dwa. No i problem. No w kodeksie będzie rozwiązana sprawa już. Będą... To proszę się wypowiedzieć. Planowane są, o którym tutaj też mój przedmówca wspominał, zmiany związane z wymaganiami dotyczącymi tego nasłoneczniania i zacieniania. Prawdopodobnie skończy się to na tym, że będą przyjmowane linie pod kątem około 60 stopni, tam jest chyba 62 czy 63 stopnie od granicy działki, które będą wyznaczały, nie wiem jak to powiedzieć, taką przestrzeń, taki horyzont, jakiś taki stożek, który nie będzie możliwy do zabudowy. Wtedy sobie zapewnimy to bezpieczeństwo, że po obydwu stronach granicy nic nie będzie nam zacieniało tych sąsiednich nieruchomości. No, ja myślę, że to będzie ze szkodą dla inwestorów, dlatego że w obecnej sytuacji no, tak naprawdę sprawa się rozbija o moment, w którym dopiero jakiś lokator, na przykład z tego budynku tutaj, zasygnalizuje, że on jego zdaniem nie ma wymaganego nasłonecznienia, wymaganego przepisami. No to ten stożek po 60 stopni od granicy działki by nam to rozwiązał, ale ze szkodą dla inwestora, bo nie mógłby postawić takiego budynku. Więc też nie jest to rozwiązanie idealne moim zdaniem, które no na pewno spowoduje mniejszą ilość protestów i mniejszą ilość konfliktów, natomiast również obniży wartość nieruchomości dosyć znacznie. Ja mam pytanie, przepraszam. Tak, właśnie proszę. Ja rozumiem, że ten sąsiad to tak naprawdę ma możliwość zareagować w momencie, kiedy inwestycja już jest. Tak. Czy ja dobrze rozumiem, że dzisiaj o wpływie na działki sąsiadujące decyduje projektem danej inwestycji? Tak. Znaczy sąsiad jest powiadomiany o rozpoczęciu procesu uzyskiwania WZ-ki na każdym etapie. Nie, sąsiad jest powiadamiany, jeżeli jest uznany ze strony w postępowaniu. Czyli tak. Uznany, że jest wpływ na inwestycję na działkę sąsiadującą, tak? Znaczy sąsiad, że... Sąsiedzi wokół działki. Nie. Chyba, że jeżeli projektant wykaże, że zakres obszar oddziaływania inwestycji wykracza gdzieś dalej, no to również są powoływani jako strony ci, którzy są w tym obszarze. No ale dopóki nie ma inwestycji, trudno stwierdzić, jaki ona będzie miała wpływ, na przykład jeżeli chodzi o zacienianie. Można się różnymi metodami posłużyć. Proszę. Pytanie czy komentarz? Taki głos dyskusji. Bardzo proszę, na to liczę. Sam doktor. Proszę Państwa, troszeczkę wyprzedzę moje wystąpienie, które będzie kolejnym wystąpieniem, ale jakby Pan przywołał ten rysunek bardzo fajny z garażem podziemnym wykraczającym poza teren inwestycji i Pan pokazał tutaj ten budynek z nawisem wcześniej, gdzie jest inny wymiar robiony przez geodetę, inny wymiar przez architekta. A jeszcze powiem Państwu teraz krótko o jeszcze jednym jakże istotnym wymiarze czy pomiarze. Już jest, proszę. Mianowicie, proszę Państwa,
analizując rozporządzenia z zakresu ochrony środowiska, w szczególności tych do wszystkich większych inwestycji, jest taki zapis w rozporządzeniu Rady Ministrów klasyfikującym inwestycję oddziałującą na środowisko, który mówi, że za powierzchnię objętą inwestycją uważa się całą powierzchnię na terenie działki przekształconą w trakcie realizacji tejże inwestycji. Co to oznacza? To oznacza, że taki przy małych inwestycjach może nie mieć to żadnego znaczenia, prawda? Natomiast przy dużych inwestycjach... Do góry, akurat zniknęło nam. Do góry. Środkowy. Dobra. W drugą. Jeszcze raz. Dobra. Przy dużych inwestycjach będziemy mieli jako teren objęty inwestycją to wszystko, prawda, tutaj. W związku z tym jeszcze jest to plus jedna definicja do tej geodezyjnej, do tej architektonicznej, a to bym nazwał definicją środowiskową. Czyli każdy z Państwa projekt, który będzie przechodził przez organy ochrony środowiska, jest w ten sposób rozpatrywany. Kolejna sprawa powierzchni, może jeszcze zaczekam, sprawa powierzchni biologicznie czynnej. I tutaj takie stwierdzenie, no, które być może Państwu jako Panie z paru inwestorów nie przypadnie do gustu. Proszę Państwa, komu Państwo chcecie strzelić gola? Sobie? Czemu służy powierzchnia biologicznie czynna? To nie tylko trawka dla mieszkańców osiedla, ale przede wszystkim jest to forma zagospodarowania wód opadowych. W związku z tym wszystkie przyjmowanie wszystkich przeliczników, także tych niezwykle korzystnych dla inwestora, czyli 50% powierzchni dachu, gdzie jest 20% warstwy globowej nasypanej, a cała roślinność za chwilę wyschnie, prawda, jest po prostu takim troszeczkę oszustwem w stosunku do siebie i do przyszłych właścicieli tego obiektu mieszkalnego. Tutaj muszę Państwu powiedzieć, że lobby środowiskowe jakby foruje taki zapis, żeby pod powierzchnią biologicznie czynną rozumieć powierzchnię infiltracyjnie czynną. Czyli to wszystko, co może w sposób swobodny przepłynąć od powierzchni terenu do wód gruntowych. Czyli po prostu ta część deszczu, która nie zostanie odebrana przez kanalizację deszczową, powinna zostać w sposób naturalny zagospodarowana w gruncie. Jest to troszeczkę inne podejście niż tutaj to, że się, prawda, walczymy o tą powierzchnię dla inwestorów. No cóż, wiadomo, że środowiskowcy będą, czy powinni chronić to środowisko, no ale o tym w następnym wystąpieniu. Dziękuję. Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś pytania? Kupujemy działkę, chcemy kupić działkę, co chcemy sprawdzić, co musimy sprawdzić, jak to sprawdzić, gdzie to sprawdzić? Pytania w tej kwestii. Ale to jeszcze wobec tego jeden element. Bardzo proszę. On padnie zaraz przy moim wystąpieniu, ale od razu go zapowiem. Kupujecie Państwo działkę i co? Skąd wiecie, że ta działka nie jest skażona? Tak, moi pracownicy mierzyli w pewnej części Warszawy teren pod inwestycję ponad 100 hektarowy i parę razy zasłabli. Nie chcę mówić, jaka to dzielnica Warszawy, ale zasłabli, całkowicie zemdleli dzień, dwa w szpitalu. Nie wiadomo dlaczego. Teren poprzemysłowy w Warszawie. Mieszkaniówka. Mogę jeszcze też słówko? Z podobną sytuacją też zetknąłem się podczas analizowania jednej z działek. Zabudowa była tylko, w całej okolicy była zabudowa usługowa. Również w studium była określona jako zabudowa usługowa. Natomiast inwestorowi strasznie zależało na tym, żeby tam spróbować postawić mieszkaniówkę wielorodzinną. Ale informacje o możliwym skażeniu gruntu uzyskaliśmy wtedy w Wydziale Architektury dla Dzielnicy. I zaprzestaliśmy w ogóle prób takich na projektowanie tam mieszkaniówki wielorodzinnej. Dobrze, to teraz ja Państwa spytam. Mamy granicę działki i ścianę budynku. Jaka musi być odległość, żeby postawić okna? Nie za duży budynek. Ile metrów te słynne? 4. A możemy się przesunąć na 3 metry?
ale bez okien, tak? Ale architekci przez wiele lat robili te wykusze, cofnięcia, tak? Wyszedł w tej kwestii wyrok NSA, że już tak nie można. Kto z Państwa wiedział, że pan serce ręka do góry? Że już te wykusze nie są traktowane jako 4 metry, te okno w głębi, tylko jest robione na linii prostej. Jest wyrok NSA, mam opinię od wojewody mazowieckiego w tej kwestii. Kto z Państwa wiedział na przykład? No niestety, to polskie prawo jest tak niestabilne, tak często się zmienia, że bardzo ważna rzecz, większość architektów, z którymi rozmawiam, mówi, że to nieprawda, oni dalej tak robią i u nich przechodzi. Tak, przechodzi, bo urzędnicy też jeszcze nie wiedzą. Tutaj jest też różnica w interpretacji tych przepisów, która się zmieniała na przestrzeni lat. Na przykład kiedyś tak było, że w momencie, kiedy ściana była pod kątem do granicy działki i ten narożnik, który był najbardziej zbliżony do granicy działki, mógł być na w odległości 3 metrów. Natomiast najbliższy otwór okienny mógł być na 4 metry. W świetle dzisiaj obowiązujących przepisów jest to niemożliwe, dlatego że ściana, to co powiedział Adrian, jest traktowana jako jeden element, jako całość. Jest to ściana z otworami zwrócona w stronę granicy działki. Ona może mieć 100 metrów długości i w tym najdalej oddalonym od tej granicy działki, w tej najdalszej części może mieć jedno małe okienko, ale to już jest wtedy ściana z otworami zwrócona w stronę granicy działki 4 metry. No i teraz drugą stronę. Tak i tak, jesteś wymyślili. Wiecie Państwo, ściana, cofnięcie, tu było okno, tak? I urzędnik traktował to jako jedną ścianę. To architekt dał okna tu z boku, na tych bocznych ściankach. W jednym przypadku przeszło. Ściana niezwrócona w stronę granicy. Ściana niezwrócona do granicy działki? Przeszło. Ale urzędnik odrzucił w ostateczności, bo znalazł coś innego. Co? Że te pokoje miały zasadę nasłonecznienie pokoju, bo nie wpadało tam tyle promieni słonecznych. No to projektant zmienił funkcję nie na pobyt stały, tylko na pobyt tymczasowy. Tak? No tak. Strasznie.